Bolkowice od początku był w gronie drużyn, które ja wymieniałem, że będą do awansu. Dum Bolkowice to przede wszystkim klub też poukładany, klub, który płaci konkretne pieniądze piłkarzom, których sprowadza. Także na pewno jest to klub, który nie powiedział ostatniego słowa i miał raptem do nas po rundzie pierwszej 3-2 punkty straty. Także myślę, że wszystkie drużyny, które gorą, blisko jest GKS, Tychy, Olimpia, Grudziądz, mocno. Natomiast myślę, że to jest dobre dla naszych rozgrywek z jednego prostego powodu, że te drużyny dalej coś tam czują, czują krew i być może będą walczyć jak równy z równym i zabierać punkty wszystkim, a nie tylko pojedynczym teamom. I dlatego to jest takie dobre, że nie będą decydowały tylko mecze w bezpośrednich pojedynkach między drużynami z czołówki, ale także wiele innych drużyn jest zainteresowane tym, żeby komuś coś tam urwać. Jaroda mówiła po cichu o awansie. Myślę, że po meczu z Unią Mianikowo trochę się to wszystko wyprostowało. Także będzie na pewno ciężko w naszej grupie, bo jest wiele drużyn zainteresowanych awansem i to na pewno jest bardzo ciekawa grupa i cieszę się, że my jesteśmy dalej w tym rozdaniu.